Cześć, siema! Z tej strony Gozdro, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Za Hajs Draftów Balu. Przepraszam od razu, że ten odcinek dzisiaj pojawi się troszkę później, bo wstałem o 12 i no i tak wyszło, że odcinek będziecie mieli pewnie koło 18, mam nadzieję. Tak jak fajnie by było, gdybyście zostawili po prostu kciuka w górę za to, że spędzam to 6 godzin w tym momencie przed komputerem, jak jest taka ładna pogoda. Ja mam zasunięte rolety, żeby generalnie światło nie padało jakoś bardzo, chociaż widzicie teraz na mojej twarzy na przykład tutaj takie prześwity, to jest przez to, że są takie małe dziurki w tej rolecie i to światło się przebija. Tak jak jestem też bez koszulki, bo jest tak gorąco, żebym nie dał rady nagrywać tego w koszulce, więc też nie powiększam wam specjalnie kamerki, żeby nikt się nie pożygał. Ale cóż, przechodzimy już do po prostu tworzenia dzisiejszego draftu. Słuchajcie, dzisiaj okres Team of the Season BPL, Premier League, nie BPL, tylko Premier League się zaczyna, więc już jutro możecie spodziewać się pack openingu właśnie, mam nadzieję, z wieloma kartami TOC trafionymi. Zobaczymy, czy się uda coś trafić. No a dzisiaj drafcik. No i zobaczymy, czy ta formacja 3-4-3 tutaj ma jakiś sens wybierania przeze mnie. Bierzemy na początku Ronaldo zdecydowanie. No i teraz możemy już powolutku dobierać do niego piłkarzy. Myślę, że na sam początek weźmiemy tak czy siak Iago Aspasa. Esvainem nie gra się dobrze, przynajmniej mi. Także tutaj wolałem wybrać jego. Teraz niech pójdzie tutaj Gareth Bale. No i znowu nam się tworzy tak naprawdę Liga Hiszpańska na samym początku. No ale co zrobić? No jak widzicie, same takie są wybory. Ja nie za bardzo tutaj więcej do gadania miałem. W tym momencie możemy sobie wziąć takiego Beniata, ale to nie jest karta, o której marzyłem. Lecimy dalej. Kevin De Bruyne, no i tutaj już weźmiemy Kevina De Bruyne'a, no i dobieramy resztę tego składu. Chcę to zrobić jak najszybciej, bo zdaję sobie sprawę z tego, że już was no niezbyt jakoś jara oglądanie wyboru składu, przynajmniej w tym momencie. Myślę, że jak będzie trochę więcej tych toców, to będziemy mogli bardziej kombinować, ale w tym momencie no raczej nie jest to jakieś mega interesujące. Dobra, weźmiemy sobie stąd Alderweirelda, zdecydowanie. Mamy tutaj jakieś połączenia belgijskie, więc może uda się to zrobić. Vertonghen, Team of the Season. Nie grałem tą kartą, także bardzo jestem ciekaw, jak się nią będzie grało. No i dopełni to wszystko, myślę, Diego Godin, który będzie tutaj idealnym również takim łącznikiem tych dwóch lig. Także na razie naprawdę źle to nie wygląda. Fajnie. Możemy po prostu ulepszyć w tym momencie ten skład i może coś fajnego wyjdzie. Weźmiemy w tym momencie Begovicia, jeden z najlepszych bramkarzy w grze. Wymieniłem Begovicia, wymieniłem De Gea na Begovicia i to był jedna z najlepszych wymian w moim życiu, jeśli chodzi o pozycję goalkeepera w FIFA. Także jeśli o to chodzi, to naprawdę polecam wam to zrobić, bo nie wiem jak u was, ale u mnie De Gea bronił fatalnie. Po prostu fatalnie bronił i nie miałem już siły go dłużej używać. Weźmiemy sobie stąd Hazarda jako zmiennik, może być, i dokończamy już po prostu ten składzik. Daniel Alves, karta na prawej pomocy. Jest to jakaś opcja, ale mamy też tego Coutinho, który też jest jakąś opcją i wolę chyba Coutinho spośród tych wszystkich kart. Coutinho ma teraz kartę na środkowej pomocy, taką fajną, więc fajnie byłoby ją trafić. Tutaj możemy wziąć Roberta, mamy Polaka. No i jeszcze dobieramy szybciutko innych zawodników. Troszkę mi swędzi nosek, nie wiem dlaczego tak jest, ale ja mam generalnie, jestem bardzo alergiczny. Kurde, ale mi świeci na twarz to, przepraszam, że dzisiaj takie oświetlenie najlepsze, może jakbym... Nie no, to nic nie da. Musiałbym w jednej pozycji siedzieć, a ja nie dam rady tak siedzieć, bo ja się ruszam zawsze, więc będziecie musieli to przeboleć, ale... Ale no cóż, mam nadzieję, że mimo wszystko gameplay nadrobi. Ostatnio grałem sobie dużo tych draftów na drugim koncie i muszę wam powiedzieć, że doszedłem 4 razy pod rząd do finału. Wygrałem 3 z tych finałów. Jestem bardzo ciekaw, czy będę w stanie powtórzyć to na tym koncie. Bo nie ukrywam, że byłoby to potrzebne. No tam oczywiście grałem te drafty po to, żeby te paczki na Team of the Season mieć, więc to miało jakiś cel. No i dzisiaj te paczki między innymi będę otwierał, także trzymajcie kciuki. Tak jak to już mówiłem na samym początku, trzymajcie kciuki, bo liczę, że naprawdę dzisiaj coś fajnego z tych kart TOC Premier League trafię. Oczywiście jutro całość na kanale, także mam nadzieję, że będziecie oczekiwać, a ja otwieram kolejne rozdanie kart, ale no te karty nie wypadają zbyt dobre,
i tego składu niezbyt dobrze, ten skład niezbyt dobrze ulepszymy. Jedynie teraz goalkeeper może po prostu lepszy wylecieć, ale również takowego nie ma, więc biorę Butelle, jakkolwiek się on nazywa. Układam ten skład, chociaż nie wiem, czy cokolwiek będę tutaj więcej układał. No i zaraz zobaczymy składzik końcowy. W zasadzie to nic w tym składzie nie zmieniłem, także to jest to, czym będziemy dzisiaj grali. Dobieram szybciutko trenera. Miałem nadzieję na to, że ten składzik ułoży się jakoś lepiej, bo były do tego szanse, no ale jak widzieliście na ławce, absolutnie nic dobrego tutaj nie wylatywało, więc no więc jest jak jest. Bierzemy teraz, myślę, właśnie tego trenera z Premier League. No i mamy 95 zgrania, 89 oceny ogólnej składu. Składzik bez szału, ale też solidny. Jedyne, co mnie martwi, to tych trzech obrońców z tyłu. Nie wiem, czemu ostatnio takie formacje wybieram, ale też słabe te formacje zawsze do wyboru wypadają. Mamy zmienników, tam Hazarda mogę wpuszczać w razie czego, Neymara, także jakby co, to mam nadzieję, że sobie poradzę i że przynajmniej dzisiaj się nie zbłaźnię, czyli nie odpadnę w pierwszej rundzie, a oczywiście celuję w wygranie drafta, co ostatnio naprawdę dobrze mi wychodzi, więc fajnie byłoby to utrzymać. Także co? Lecimy z pierwszym meczem. Pierwszy rywal znaleziony, tak prezentuje się jego skład, gorszy od naszego, także mam nadzieję, że po prostu sobie z nim poradzę. Oj, ależ teraz piłka do Neymara, musi Vertonghen tutaj nadrabiać i pierwszy strzał w tym meczu. Pierwsza tak naprawdę jakaś sytuacja, czy to rywala, czy moja. I od razu pada bramka, Begovic sobie nie radzi i od 6 minuty przegrywamy. To, czego bałem się najbardziej, spełnia się już po 6 minutach. No nie chciałem stracić pierwszej bramki, bo wiem, że wtedy z trójką obrońców bardzo łatwo jest się nadzieć na kontrę, gdyby rywal się cofnął. No a co się dzieje? Tracę bramkę w 6 minucie. Niedobrze. Oj, Ronaldo. William. Jezus, nie. Brawo, Begovic! 2-0. Neymar z drugą bramką, 14 minuta. No fatalne rozpoczęcie tego meczu. Nie wiem, jakim cudem dwa pierwsze strzały kończą się u rywala bramką. Dlaczego tak to się wszystko potoczyło, ale no jest bardzo niedobrze w tym momencie. No to, o czym mówiłem, no z trójką obrońców teraz, otwierając się, bo ja muszę się otworzyć, będzie bardzo łatwo dla rywala skontrować mnie. Ajajaj. William wypuszcza Bale'a, no to dawajcie, jak strzelimy jedną bramkę, to może pójdzie serią. Zobaczmy, Gareth Bale łatwo sobie tam poradził. Bale dośrodkowanie, ale nie wsadził tam nogi, Iago Aspas. I bramki w ostatecznym rozrachunku nie strzeliliśmy, ale zobaczmy jeszcze, bo Kevin De Bruyne już piłkę odzyskał, teraz Bale, niekoniecznie tutaj chciałem to zagrać, ale wyszło nie najgorzej, tylko teraz Ferreira Carrasco, musisz stary się tutaj przedrzeć, no musisz. Teraz Ronaldo do Iago Aspasa, no i Aspas może w końcu coś zrobisz, Iago Aspas obok bramki, no jasna cholera. Koniec pierwszej połowy, no nie jest dobrze, no nie jest dobrze mecz tak naprawdę, który powinien wyglądać tak, że powinno być 0-0 do przerwy, kończy się wynikiem 2-0 dla rywala. No mieliśmy kilka podobnych sytuacji z tym, że to on swoje zamienił na bramki, a ja niekoniecznie, więc no potrzebuję tutaj zmian i to zdecydowanie. Przede wszystkim Ronaldo przejdzie na atak, Aspasem nie da się grać. Wpuszczę tutaj Coutinho, przepraszam, Neymara za Ronaldo. Carrasco może zostać i chyba mam jeszcze jedną zmianę i tą zmianą będzie zdecydowanie Coutinho w środku pola z De Bruyne'em. No mam nadzieję, że to nam pomoże. Jak najbardziej jestem w stanie jeszcze ten wynik odrobić, więc trzymajcie kciuki, no i gramy. Jeszcze De Bruyne, zobaczmy. Bale wypuszcza Hazarda. To jest pierwszy kontakt z piłką. Eden Hazard, no jasna cholera. Dlaczego? Dlaczego poprzeczka? Eden Hazard wypuszcza teraz Garetha Bale'a i Gareth Bale, musisz to dokładnie dorzucić. Bale, błąd rywala, Hazard nie rabonął, ja pierdzielę. Słuchajcie, 81 minuta, nie dość, że mi świeci coraz bardziej na twarz, bo się chyba słońce przesunęło, to jeszcze takie podania robi Eden Hazard. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego mając takie karty w składzie, oni nic nie grają. No naprawdę nic nie grają. Ja się czuję, jakbym grał jakimiś srebrnymi. Aha, i Typ jeszcze będzie grał na czas? I Typ będzie grał jeszcze na czas. I z takimi ludźmi przegrywam. No po prostu brak słów. Brak słów dla Typa, co gra na czas. No. No i patrzcie, no dogania Bale'a i tutaj Filipe Luis z palcem w dupie. Chore, to jest chore. A, dramat. Kurde, dramat. Miałem, może nie będę was kłamał i nie będę mówił, że miałem sobie ochotę tym składem pograć. Miałem po prostu ochotę jakieś dobre paczki dzisiaj trafić z tego draftu i trafić jakiegoś toca właśnie z paczki. No dla was chociażby, no i co? No i odpadnę w pierwszej rundzie, bo już wątpię, że cokolwiek zrobię.
w ile? W minutę fifową. Zobaczcie sami, nawet moi zawodnicy się ciężko na pozycję wystawiają, a ja gram na super ofensywnym. Teraz dopiero Ronaldo, jeszcze podamy do tyłu i Kevin De... No widzicie jak kończy akcję Kevin De Bruyne. Także Mandanda sobie łapie piłkę w dwie ręce. Z dwóch metrów strzał. Super. To jest chyba podsumowanie jasne tego meczu. Porażka 2-0 w pierwszej rundzie. Tak jak mówię, ostatnie 4 drafty moje na drugim koncie to są 4 finały, w tym 3 zwycięstwa, a tutaj odpadam w rundzie pierwszej. Nie rozumiem. Rywal wcale nie był aż taki dobry, żebym tutaj nie mógł nic zrobić. Wręcz przeciwnie. Na własne życzenie, mam wrażenie, odpadam. No i przed nami paczki. Co tu więcej mówić? Paczki za porażkę w pierwszej rundzie, no nigdy nie mogą być dobre. Fajnie, gdybym dostał tę paczkę z żetonem draftu. Tak nie jest. Mam srebrną paczkę zawodników premium, 2 złote paczki. Otwieram to w tym momencie. No gdybym trafił toca z tych paczek, to naprawdę byłoby to przyjemne, ale szczerze nie zasługuję na toca po tym, co zaprezentowałem dzisiaj. Tak czy siak to, co się tam może sprzedać, to wystawię, no ale z tej paczki to akurat nie jest zbyt wiele kart, także to sobie wysyłam, to quickseluję i przechodzimy do paczki numer 2, druga złota paczka. No tutaj praktycznie pewnie nie trafimy nawet jednej świecącej karty, a jednak SPD z Go Ahead Eagles, jest to nie wiem jak się czyta te francuskie nazwiska z X-em na końcu, tak czy siak jest to karta przynajmniej złota, może to jeszcze się sprzeda, także to wysyłam. I przed nami chyba najciekawsza paczka, bo w niej jest chyba największa szansa na Totsa, srebrnego oczywiście. No i co? Otwieram tą paczkę, zobaczmy co z niej. Walkout oczywiście nie ma i Totsa również nie ma, bo wypada SPO z ligi pewnie jakiejś meksykańskiej czy innej chilijskiej. Sam zresztą Chilijczyk, Rabejo. A oprócz tego tacy zawodnicy, na jakich zasługuje. No, trzeba to sobie jasno powiedzieć. Także ten 57 odcinek totalnie nieudany. Co mogę powiedzieć od siebie, że przepraszam, bo bardzo nie lubię takich odcinków na YouTube'a wypuszczać, ale takie są reguły tej serii, że każdy draft w tej serii widzicie, nie tylko te najlepsze. Każdy, nawet taki, też jest to dla was pogląd, że też czasami po prostu mi nie idzie. No, wiele razy udowodniłem wam, że dochodzę do finałów i te finały wygrywam. No a zdarzają się też takie odcinki, przepraszam was bardzo, że odpadam w rundach pierwszych. Piszcie, jak tam wasze trafy z Team of the Season. Mam nadzieję, że kilka kart niebieskich już trafiliście, a jutro, przypominam, właśnie wielki opening z okazji Team of the Season Premier League. I mam nadzieję, że naprawdę tam szczęście będę miał, że tam w końcu jakieś porządne karty wylecą. Także tyle ode mnie już w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia już w kolejnym jutro, tak jak mówiłem. Mówił Goldzor. Na razie.